Czy wiedzieliście, że 8 na 12 osób, które miało na swoim koncie doświadczenia z grzybami psylocybinowymi, uznało te doświadczenia za jedne z najważniejszych w swoim życiu? Twój iPhone, model Dena, a nawet piosenki Beatlesów to tylko niektóre z osiągnięć ludzkości, które mogły się zdarzyć dzięki kontaktowi wielkich umysłów z LSD. MDMA, powszechnie znana pod nazwą ecstasy, jest za to najskuteczniejszą metodą na leczenie zespołu stresu pourazowego. To tylko niektóre przykłady z zastosowań psychodelików, substancji, które większość osób uznaje za groźne i szkodliwe narkotyki. Najwyższy czas zacząć mówić na ten temat prawdę. Na tym kanale zajrzymy w najnowsze badania naukowe. Porozmawiamy z ludźmi, którzy mają na swoim koncie doświadczenia z psychodelikami. I wspólnie zastanowimy się, jaka polityka władz faktycznie chroni zdrowie i życie obywateli, a jaka tylko udaje, że to robi pod płaszczykiem politycznej poprawności. Subskrybuj i poznaj psychodeliki. Obiektywnie i racjonalnie o substancjach i polityce narkotykowej.